11 minut po godzinie 8, a gościem audycji Dzień Dobry Kaszuby jest pan Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A będziemy rozmawiać o budowie węzłów integracyjnych w gminie Żukowo. Zaczniemy od tego w Rębiechowie, bo w połowie października pojawiła się informacja, że nic już nie stoi na przeszkodzie, by ogłosić przetarg na budowę węzła Rębiechowo. Jest zielone światło. Czy przetarg już został ogłoszony? Na jakim etapie jest powstawanie tego węzła? Uzyskaliśmy tak zwany ZRID, czyli decyzję realizacyjną, natomiast jeden z mieszkańców zgłosił sprzeciw do wojewody. To nie wstrzymuje całości projektu. W przygotowaniu jest dokumentacja przetargowa, właściwie na ostatnim etapie, bo weryfikuje ją Urząd Marszałkowski, ponieważ każdy przetarg, który jest z dofinansowaniem unijnym, jest jakby weryfikowany, czy specyfikacja jest weryfikowana przez Urząd Marszałkowski i myślę, że jeszcze troszkę i będzie już ten przetarg ogłoszony. Także naprawdę to, co było najistotniejsze, czyli decyzję zridowską starosta wydał i możemy jechać do przodu. Budowa węzła to dobra informacja dla wszystkich podróżujących koleją do Trójmiasta i nie tylko. Tak, to rolą takiego węzła ma być właśnie połączenie tych różnych środków komunikacji rowerowej, kołowej, samochodowej, czy też autobusowej z komunikacją kolejową, która jest najbardziej chyba skuteczna i przede wszystkim nie jest uzależniona od sytuacji, chociażby dzisiaj, sytuacji na drogach. Mamy doprowadzić przyzwoitą drogę do zrealizowanego już przez miasto Gdańsk, które jest partnerem przy tej realizacji, drogę ulicę Akacjową w Rębiechowie, z Czapli do Rębiechowa ulicę Słoneczną. Oprócz tego tam ten węzeł przewiduje około 30 km tras rowerowych, ścieżek rowerowych. Co się konkretnie zmieni w Rębiechowie? Co powstanie? No właśnie, powstanie nowe skrzyżowanie w obrębie ulicy Akacjowej, Słonecznej i ulicy Gdańskiej. To jest ta, która później już na terenie Gdańska ma nazwę Nowatorów. Ulica taka, która, czy drogi takie, które będą umożliwiały korzystanie z nich przez komunikację miejską, czy też przez komunikację zbiorową. Od miejscowości Czaple do właśnie Rębiechowa powstanie droga całkowicie nowa. W Czaplach około 800 metrów tej drogi w centrum miejscowości i od Lnisk poprzez Leźno do właśnie węzła Rębiechowo, do tego przystanku Gdańsk-Rębiechowo powstanie ścieżka rowerowa. Ta ścieżka powstanie również od Pępowa, od Banina, od Miszewa i również od Chwaszczyna. To zadanie jest jednym z większych zadań takich drogowych, które będzie realizowane w naszej gminie. Wartość kosztorysowa to jest około 36 milionów złotych. Czy możemy już mówić o jakichś realnych terminach, kiedy zostanie skończona ta inwestycja? Wiemy, że najlepszym terminem i takim, który by pozwalał na bezproblemowe rozliczenie, byłby koniec roku 2020. Myślę, że to jest realne. Kwestia procedury przetargowej. Na węzeł Żukowo, na który już uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, też było odwołanie jednego z mieszkańców, ale pan wojewoda i jego służby uznały, że ono jest, ta decyzja jest ostateczna bez względu na to odwołanie. Już jest przetarg otwarty na ostatnim etapie wyboru. Było 5 oferentów i firma, która zaoferowała najniższą cenę, ona się troszeczkę jest niższa niż wartość kosztorysowa, a więc wykonawcy są, rynek jest, można powiedzieć, zainteresowany realizacją inwestycji drogowych, także liczę, że również na tym węzeł Rębiechowo będzie zainteresowanie i będą wykonawcy. Właśnie, bo przejdźmy teraz do węzła integracyjnego budowanego w Żukowie. Tutaj, tak jak pan już powiedział, było ogłoszony przetarg i wybraliście już
No właśnie, jest na ostatnim etapie, także wszystkie zapytania, bo cała procedura związana z wyłanianiem zapytania, odpowiedzi oferentów, wszystko już jest gotowe. Tutaj można jasno i wyraźnie mówić, że najlepszą ofertę złożyła firma MTM, znana na rynku trójmiejskim. Wykonywała również w mieście i gminie Żukowo różne zadania, także myślę, że to ten oferent, ten wykonawca gwarantuje, że to zadanie będzie zrealizowane szybko. Wartość ofertowa to było nieco ponad 14,5 miliona złotych. Oczywiście dochodzą jeszcze koszty nadzoru i w Żukowie prace praktycznie przygotowawcze na pewno rozpoczną się jeszcze tego roku. Czyli będzie można już ruszyć. A co się zmieni w Żukowie? Bo tych zmian będzie chyba troszkę więcej niż w Rębiechowie. Znaczy w Żukowie zakres tego węzła Żukowo nie jest aż taki wielki. To, co jest po naszej stronie, dlatego że na ulicy Tuwima, to jest boczna od takiej głównej ulicy takiej komunikacyjnej Armii Krajowej. Już zbudowaliśmy fragment tej drogi, około tam 160 metrów i teraz przy tym następnym fragmencie powstanie parking na około 70 miejsc parkingowych z możliwością też wjazdu komunikacji publicznej, z miejscem dla rowerów, wiata rowerowa, będzie również miejsce dla taksówek kilku. I to będzie miejsce, w którym po przebudowie linii kolejowej 201 powstanie, będzie przesunięty przystanek Żukowo-Wschodnie. I na przedłużeniu tej ulicy Tuwima powstanie tunel pieszo-rowerowy i oczywiście dojścia do peronów z windami do peronów. Ale to zadanie związane z torowiskiem i tunelem będzie po stronie kolei i to będzie realizowane w trakcie przebudowy linii kolejowej. Oprócz tego do Żukowa będą prowadzić ścieżki rowerowe od Glincza poprzez Otomino, od Borkowa przez Żukowo. No i to, co tak bardzo istotne dla mieszkańców Małkowa, Miszewa, to właśnie od Małkowa będzie ścieżka rowerowa przy 20, która jest niezwykle niebezpieczna. Ta droga obciążona ruchem i ta ścieżka rowerowa do Żukowa na pewno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Z tej strony to wszystko pokaże, że kolej metropolitalna i inwestycja w kolej metropolitalną to naprawdę dobra inwestycja. Zresztą liczby pokazują, że mnóstwo mieszkańców wybiera ten rodzaj komunikacji jako najbardziej sprawny. Budowa tych węzłów może trochę odciążyć od ruchu samochodowego Żukowo, czy trzeba jeszcze poczekać na budowę obwodnicy metropolitalnej, czyli obwodnicy Żukowa? No tutaj trzeba jasno i wyraźnie jakby odpowiedzieć negatywnie, że no pewnie ten ruch który przeniósł się na kolej, no jest jakimś tam elementem, natomiast ruch tranzytowy związany z ruchem ciężarowym firm dojeżdżających na realizację firm budowlanych do Trójmiasta, one nie pojadą pociągiem, one nie pojadą koleją. To musi tutaj nastąpić budowa obwodnicy metropolitalnej z obwodnicą Chwaszczyna i Żukowa, bo to są przecież elementy tego i to rzeczywiście pozwoli, że ten ruch tranzytowy związany z gospodarką będzie omijał Żukowo. Wówczas to, co się dzieje dzisiaj, to, co się dzieje każdego dnia, czyli te korki, które są utrapieniem takiego życia dla tych miejscowości, mogą się zmniejszyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.